że musimy zdawać sobie sprawę, jak będziemy tych chłopców i dziewczynki od przedszkola wychowywać, żeby wspólnie wiedziały, że jest to wspólnota, związek to jest wspólnota. Proszę Państwa, ja to moim dzieciom zawsze mówię. Jeżeli, czy to jest przyjaźń kobiety, przyjaciółka, czy to jest mąż, czy to jest kochany przyjaciel, znajomy, jeżeli dodaje ci skrzydeł i ty się rozwijasz, to trwaj i ciesz i Bogu dziękuj. Jeżeli ciągnie cię to w dół, w imię tego, że masz towarzysza życia, proszę cię bardzo, uciekaj. Mam dom, 4 razy byłam żonata. Należy do bardzo szczęśliwych w tej chwili kobiet, dlatego że mogę poświęcić się swojemu zawodowi, proszę Państwa, właśnie w tym wieku, bo było to rzeczą niemożliwą, bo tak, miałam ambicje i tęsknotę, byłam wychowana w miłości do macierzyństwa, do tej tajemnicy wspaniałej, do tej cudowności, żeby mnie ten cud spotkał, to wyróżnienie od losu, to przeżycie najwspanialsze. I jeżeli doznałam tego szczęścia, że mam dwie zaliczone, wychowane, wspaniałe dwie role, najważniejsze w moim życiu, to są moje dwie córki, które poszły w świat, ale ja teraz jestem sama. One już pod koniec zrozumiały, co to znaczy praca. I dlatego, jeżeli mówimy o pracy kobiet, o pracy społecznej, zadałam tutaj pytanie pani poseł. Kochani, musimy o takich rzeczach mówić, to nie są plotki. Zapytałam, masz męża? Z niepokojem, ponieważ ona tak dużo robi. Ona powiedziała, on rozumie moją ambicję i to, że mam takie posłanie. Kochani, to jest bardzo ważne, bo raz kobieta w związku może pójść w górę i widzę takie momenty i to nic strasznego. Bo ludzie się wspierają. Ja na przykład, mówię wam szczerze, bałam się związku z innym artystą, aktorem. Bo sobie się on będzie obsadzony, ja będę cierpiała. To są bardzo ważne rzeczy, kochani. A...